Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus. Słuchajcie, mamy poniedziałek, 22 maj. Chciałem w tym filmiku podzielić się z Wami wielkim szczęściem, wielką miłością i radością ze spotkania z Panem Jezusem Chrystusem, które miało miejsce w moim życiu. To spotkanie to miało miejsce właśnie w ten weekend, sobota, niedziela. A mianowicie, o co chodzi? Proszę Was, moi drodzy, 20-21 maja, sobota, niedziela miały miejsce warsztaty z modlitwy uwolnienia według pięciu kluczy Nila Lozano. Te warsztaty odbyły się w Reading w Anglii. Współorganizowała je wspólnota Efata, która działa przy parafii, polskiej parafii, przy polskim kościele w Reading pod wezwaniem serca Pana Jezusa Chrystusa. I słuchajcie, przede wszystkim na dzień dobry chciałem z całego serca podziękować wszystkim organizatorom, każdemu jednemu. Niektórym mogłem podziękować osobiście na miejscu, z niektórymi nie mogłem, bo po prostu was jest tam bardzo dużo osób, ale każdej jednej osobie, która organizowała, współorganizowała, która od strony kuchni, od strony przygotowywania, sprzątania, całej otoczki tego wszystkiego, całemu chórowi, który pięknie śpiewał w tym kościele. To jest po prostu coś wspaniałego. Księdzu proboszczowi bardzo dziękuję za zorganizowanie już po raz drugi, bo pierwsze warsztaty miały miejsce w październiku bodajże w zeszłym roku. Dziękuję tu też przede wszystkim osobom prowadzącym, czyli wspólnocie Jerozolima, która przeleciała z Polski i z Poznania. Ojcu Dominikaninowi właśnie, Jackowi, który prowadził. To naprawdę osoby, które wiele lat pracują z ludźmi, które są dotknięte, natchnięte Duchem Świętym, które no, niesamowicie działają na chwałę Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I dziękuję Panu Bogu i chwała Mu za to, że dał mi możliwość jakby być na tych warsztatach dwudniowych. Tutaj bardzo chciałem Was zachęcić, każdego jednego z Was, który będzie miał możliwość. Słuchajcie, szukajcie takich wydarzeń, szukajcie właśnie różnych warsztatów, rekolekcji, jedno, dwudniowych, niektóre trwają dłużej, tydzień, nie wiem, dwa. Jeżeli naprawdę chcesz, wiesz, że czegoś Ci brakuje w życiu, wiesz, że jest Ci źle z czymś, wiesz, że coś jest nie tak, że jest ta pustka, że czegoś szukasz, naprawdę, wystarczy w Google wpisać jakiekolwiek właśnie rekolekcje, warsztaty, to nie musi być gdzieś daleko, jeżeli kogoś nie stać, to mogą być gdzieś, może być w Twoim mieście, albo gdzieś bardzo blisko, w pobliżu. Warto, naprawdę warto, to co się tam dzieje i co się tam działo, to jest po prostu niesamowita łaska od Pana Jezusa Chrystusa, cuda, błogosławieństwa Pana Boga Ojca, Ducha Świętego. No, brakuje słów, żeby to wszystko określić. To trzeba przeżyć, to po prostu trzeba przeżyć. Dziękuję tutaj Tobie, Tomku Biegański, tutaj przede wszystkim z racji tego, że nasze drogi tutaj Duch Święty bardzo mocno przeciął, my wiemy o co chodzi. Pewnie będziesz oglądał ten filmik, więc proszę Ciebie, żebyś te wszystkie podziękowania przekazał całej Twojej wspólnocie, całej wspólnocie Waszej Efata i księdzu proboszczowi i całej wszystkim ludziom z parafii, którzy to współorganizowali i mieli tam, przykładali się w jakikolwiek sposób. Z całego mojego serca, już uzdrowionego, mam nadzieję, po części przynajmniej, albo w całości przez Pana Jezusa, dziękuję Wam. To jest niesamowite, naprawdę. Emocje takie, że po prostu szok. Słuchajcie, tam to miejsce, ta wspólnota, ten kościół, jeżeli ktoś w ogóle ogląda ten film, Mika jest z Reading czy z okolic, zapraszam, żebyście odwiedzili ten kościół właśnie pod wezwaniem serca Pana Jezusa Chrystusa i tą wspólnotę. Tak naprawdę ja to odebrałem w ten sposób, na pewno ja to odebrałem tak. Pan Jezus Chrystus w tym miejscu stworzył przedsmak i zakątek nieba. Nieba, ja to tak odebrałem. Trzeba oczywiście pamiętać, że jesteśmy, cały czas żyjemy na ziemi i na pewno mieli i ten kościół, i ta parafia, i ta wspólnota, która działa powiedzmy od 2,5 roku czy 3 lat, miała chwile lepsze i gorsze i cały czas miewa, bo jesteśmy tylko na ziemi i cały czas trzeba o tym pamiętać.
ale przedsmak nie ma. Słuchajcie, niesamowite traktowanie się tam ludzi, które ja otrzymałem też od was. Każdy tam jest bratem i siostrą dla siebie. Wielka dawka miłości, radości, dobrego gestu, dobrego słowa. To jest tam niesamowite, co tam się dzieje. Tam człowieku wchodzisz i się czujesz jak w domu, czyli w domu, czyli rzeczywiście ten zakątek jakby nieba na ziemi. Bardzo wam za to dziękuję, za te 2 dni, za to, co tam usłyszałem, za te wszystkie rozmowy. Dziękuję Panu Bogu za każdego człowieka, z którym tam mogłem rozmawiać, być, cieszyć się, płakać, śmiać. To było niesamowite i myślę, że też następnym razem, jak tylko będzie możliwość i Pan Bóg pozwoli, to czy w tym roku, czy w przyszłym, pojawię się znowu na tych warsztatach u was w Reading, mam nadzieję. Bo tak naprawdę każdy z nas takich warsztatów potrzebuje. Ja mogę powiedzieć z swojej strony to, że to były moje pierwsze takie świadomie wybrane 2 dni, gdzie też bardzo tu dziękuję mojej żonie, że zajęła się naszym synem i pozwoliła jakby jechać i zgodziła się na to wszystko. I ja wiem, że w tym czasie była wraz z Szymonem pod opieką Pana Jezusa Chrystusa i tu się nie obawiałem jakby zostawić ich na te 2 dni. Także no, wielkie, niesamowite przeżycie. Zachęcam każdego jeszcze raz, jeżeli, słuchajcie, naprawdę każdy z nas jest poraniony. 99% z nas ma jakieś poranienia z dzieciństwa, od rodziców, od kogokolwiek, nie, tak naprawdę, tak? Od różnych ludzi. To są tak zwane te w cudzysłowie kamyki w bucie, z którymi idziesz przez życie i coś ci przeszkadza, coś cię boli, coś jest nie tak, czujesz wewnętrznie. Cokolwiek doświadczasz w życiu, to gdzieś ta pustka cały czas jest i wiesz o tym. Możesz się oszukiwać oczywiście, czy też dawać się oszukiwać, okłamywać, no ale no... Prędzej czy później będziesz mógł tego doświadczyć. Tak jak tu dzisiaj pisałem do jednego kolegi, czy też tam do kogoś, że tak naprawdę my wszyscy ludzie dzielimy się na tych, którzy już otworzyli się i poznali miłość Pana Jezusa Chrystusa, która weszła w serce i po prostu zmiotła całe zło i brud i syf i kłamstwa z życia człowieka, i na tych ludzi, którzy jeszcze z różnych powodów nie otworzyli się i nie doznali miłości Pana Jezusa Chrystusa w życiu. I to jest wszystko. I to jest wszystko. I po prostu te osoby, które już tą miłość doznały, to też nie jest tak, że już jakby, tak mówię, to całe to nawrócenie, o czym też była mowa na tych warsztatach, nawrócenie to wszystko trwa, to jest proces, to może trwać całe życie, to jest zmiana myślenia, gdzieś cały czas się mylimy, jesteśmy tylko ludźmi, cały czas gdzieś tam są jakieś problemy, masz problemy, cały czas będziesz miał, czy jesteś nawrócony, czy nie jesteś nawrócony, ale z Panem Jezusem Chrystusem jest łatwiej przejść przez to wszystko, on da ci siłę, pokaże ci drogę i człowieku, cokolwiek się nie zadzieje w twoim życiu, to ty przez to przejdziesz, po prostu. Jeżeli zaufasz, oddasz to wszystko Panu Jezusowi Chrystusowi, to przejdziesz. Także niesamowite. Słuchajcie, 2 dni, piękne 2 dni, pełne uśmiechu, radości, bo to jest właśnie chrześcijaństwo, tak jak ksiądz Robert mówił. To jest chrześcijaństwo, uśmiech, radość, doświadczenie Pana Jezusa Chrystusa, ale też było sporo łez jakby związanych z rzuceniem ciężaru, z tym, że Pan Jezus Chrystus zabierał ciężar z naszych serc. Modlitwa uwalniania, przebaczania. Słuchajcie, my nie zawsze, my mówimy przebaczam, ale za każdym razem, kiedy to jest tylko słowo, a nie idzie za tym czyn, gest w postaci twoich czynów, twojego życia, czyli jakby dajesz dowód swoim życiem, że to się naprawdę zmienia w twoim życiu, to ja mogę sobie mówić. Każdy może sobie mówić, że ja przebaczam, tak powierzchownie, że ja kocham, ale jeżeli ty jakby tylko mówisz, a nie czynisz jeszcze pewnych rzeczy, które jakby w cudzysłowie trochę pokazują i udowadniają, że to słowo jest racją, to są puste słowa. Nie? I wiele my sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele w życiu nas poranili. My wszyscy mamy problemy, jak nie z sobą, to z żoną, jak nie z żoną, to z dziewczyną, to z dziećmi, to z rodzicami, to z rodzeństwem, to z kuzynostwem, to z wujkami, to z ludźmi w pracy, to z kimkolwiek, kogo spotykasz w życiu. Każdy ma jakieś problemy, każdy ma jakieś poranienia i te kamyki w bucie i coś, co przeszkadza. I tak naprawdę Pan Jezus Chrystus i Jego miłość jest lekiem na to wszystko. Jest lekiem i widzicie, tutaj to wszystko płynie, to jest słowo, ja się wiele nad tym nie zastanawiam, to po prostu płynie, bo to jest miłość. I
mimo że w zeszłym roku zostałem już dotknięty przez Pana Jezusa Chrystusa, o czym mówiłem w świadectwie i tak dalej, to ja dzisiaj się czuję po tych warsztatach znowu lepszym człowiekiem, na nowo narodzonym. I wychodzi mi z tego taka konkluzja, że tak naprawdę z Panem Jezusem Chrystusem możesz rodzić się na nowo każdego dnia. Rozumiesz? To jest piękne i to Jego miłosierdzie sprawia, że Ty, mimo że wczoraj miałeś ciężki dzień i trochę nagrzeszyłeś, czy cokolwiek się działo, to Pan Jezus Chrystus może zawsze do Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, wrócić. Do Pana Boga i Jego miłosierdzie przyjąć. Możesz iść do konfesjonału, skorzystać z sakramentu spowiedzi, pojednania. Pan Jezus Chrystus Ci to wybacza. Tylko pytanie, czy Ty sobie wybaczyłeś? Czy Ty już zapomniałeś? Czy Ty już odpuszczasz to, co Pan Jezus Chrystus Tobie odpuścił? Czy Ty się tym zadręczasz i dasz się zadręczać złemu? Słuchajcie, piękne świadectwa tam były. Piękne świadectwa, piękne rzeczy się działy, cuda się działy. Słuchajcie, na koniec właśnie, wczoraj w niedzielę, wieczorem, autentyczne świadectwa ludzi dotyczące ich samych i osób z rodzin ich. Jeden pan mówił o autentycznym świadectwie uleczenia jego mamy z raka, gdzie w zeszłym roku jeszcze ten rak był, tak jak wczoraj już o tym się zaświadczał, mówił, gdzie to jest udokumentowane, przepraszam, przez lekarzy, nie było ani śladu po guzach, po przerzutach na głowie, na kręgosłupie, nie było śladu. Nie ma śladu. Przepraszam, autentyczne świadectwa osób uleczonych z innych dolegliwości. Też udokumentowane w jakiś tam sposób przez lekarzy. Słuchajcie, świadectwo osoby, taki przykład tu też teraz podam, myślę, że mogę, nie mam, bez podawania imion i tak dalej. Wychodzi, cały kościół patrzy, wychodzi osoba, wychodzi piękna osoba, dziewczyna, szczupła, jest ze swoim narzeczonym, za którym za chwilę będzie brała ślub i mówi, że ona całe życie czuła się gruba, brzydka, zaniżona właśnie taka samoocena, że nawet teraz się ma obawy, że zostanie odrzucona, że za chwilę, mimo że za chwilę bierze ślub i że narzeczony jej mówi, jaka jest piękna i śliczna, to ona czuje się i człowiek sobie uświadamia, zobaczcie, jak szatan człowieka potrafi niszczyć. Przez całe jego życie oskarżać fałszywie, grzechy wrzucać, dodawać. Nawet jeżeli Pan Jezus Chrystus zapomniał, to Ty dalej się udręczasz i On Cię udręcza. Rozumiesz to? Tak mocno jesteśmy poranieni, tak mocno szatan wchodzi. Cały kościół patrzy na siebie, dziewczyno, ale o czym Ty mówisz? Wiesz, ona jest śliczną dziewczyną, a całe życie przez szatana miała wmawiane, że ona jest brzydka i gruba i nie wiem, i każdy ją odrzuca. Z pewnych poranień wynikało to z dzieciństwa. Także to jest wszystko naprawdę niesamowite, to doświadczenie tego, jak Pan Jezus Chrystus pomaga i wchodzi i w te ludzkie życia i zabiera ten ból, ten strach, te kłamstwa z ludzkiego życia poprzez Pana Jezusa Chrystusa, poprzez Ducha Świętego, który zmiata po prostu te kłamstwa szatana z ludzkiego życia. I słuchajcie, bardzo chciałem Wam jeszcze przeczytać pewne słowa, które jakby tutaj trochę będą się tyczyły też tego, o czym tutaj jest mowa. Z książki Sary Young, Jezus jest blisko. Bardzo Was proszę, abyście posłuchali. Czasem moje zamysły są niepojęte nawet dla tych, którzy dobrze mnie znają. Moich wyznawców kusi czasem, by przejąć kontrolę nad tym, co ich w życiu spotyka. Robią to, starając się zawsze postępować dobrze. Możliwe nawet, że nie zdają sobie sprawy, że ich motywacją jest chęć kontroli, lecz potem, gdy ich świat się wali, mają wrażenie, że ich zawiodłem. W swym postrzeganiu świata musisz zostawić margines dla tajemnicy, pogodzić się z ograniczeniami własnego pojmowania i wiedzy. Nigdy nie będę przewidywalny i nigdy nie będziesz mógł mnie kontrolować, zawsze, natomiast możesz mi zaufać. Kiedy nieszczęście dotyka Ciebie, bądź któregoś z Twoich bliskich, przypomnij sobie słowa Hioba. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Mimo, że Hiobowi zdarzyły się chwile załamania, ostatecznie wyznał. O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne, ja nie rozumiem. Nawołuję Cię, byś jak on sprawy, których nie pojmujesz, postrzegał jako boskie tajemnice, zbyt cudowny, by je zrozumieć. I tu taki cytat z Księgi Hioba. Z pierwszej części, 20-22. Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę.
dał Pan i zabrał Pan, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Słuchajcie, zobaczcie, jak Pan Jezus Chrystus, nawet wszyscy ludzie, którzy wrócili do Pana Jezusa Chrystusa, którzy zostali dotknięci, tak jak ja i wielu innych ludzi, którzy są blisko Pana Jezusa Chrystusa, nawet sam Pan Jezus Chrystus dopuszcza to, że my po prostu będziemy czynili źle te słowa. My chcemy przejąć kontrolę nad własnym życiem, myśląc, że my będziemy w stanie wybrać zawsze dobro. Robią to, starając się zawsze postępować dobrze. Nawet Pan Jezus Chrystus mówi, że nawet ci wszyscy ludzie, którzy poznali mnie, są tylko ludźmi i dalej gdzieś tam będziesz upadł, będziesz grzeszył, człowieku, i ty nie jesteś doskonały i nie będziesz, tylko Pan Bóg jest doskonały. I zaakceptuj to. I nie daj się sobie szatanowi wmawiać różnych bzdur. Także to jest takie istotne i ważne. To jest to, co mnie dotknęło. To dobre słowo, którym byłem tam obdarowywany. Ten cytat, który nie był tam przeczytany, ale dotknął mnie Duch Święty tym cytatem. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Rozumiesz? Tym dobrym słowem jest, przychodzi w tym dobrym słowie Pan Jezus Chrystus, który daje nam miłość, który nas oczyszcza. Tym dobrym słowem, który obdarowujesz innego człowieka, to jest błogosławieństwo i w tym momencie ty jesteś błogosławiony przez Pana Jezusa Chrystusa. A każde oszczerstwo, ocenianie, to przychodzi od szatana i to jest złe słowo, które powinniśmy zatrzymać, zamilknąć i tyle. Błogosław słowem. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik. Dziękuję jeszcze raz wszystkim z tego weekendu i bądźcie błogosławieni. Chwała Panu. Amen.